przyrodzińskim sanktuarium Bożego Miłosierdzia w kościele sanktuaryjnym zakończyła się właśnie modlitwa koronki do Bożego Miłosierdzia. Formuje się procesja, która sprowadzi na plac Celebry, na którym my już jesteśmy, jeszcze wielu naszych braci, wiele naszych sióstr, aby modlić się dzisiaj tutaj wspólnie. Była taka akcja, pierwszy były rekolekcje do Chrystusa na temat Chrystusa Króla i potem była bardzo uroczysta msza i proboszczowie tych parafii zawierzyli, czyli powierzyli nas Chrystusowi Królowi, który ma być królem naszych serc, naszej duszy, no i naszej rodził się w bólach, rodziło to się w bólach i no, było tyle przeciwności, że już nieraz wątpienie ogarniało. A w tej chwili no, to, no jeszcze nie wierzę, że to stoi, że to jest, że to widzimy ten nasz wyraz wdzięczności, ten dar Jezusowi Chrystusowi, że zawierzymy powtórnie, będzie czuwał nad nami. To jest wspaniałe. Ksiądz Prałat naprawdę podjął się potężnej rzeczy. Gomora nawróciła się, do dziś by była, nie zginęłaby. A jeżeli my się nie obierzemy Jezusa jako króla i nie będziemy chcieli iść tak, jak On sobie tego chce, zginiemy z powierzchni. No dobra, wystarczy. Ja się chodzę. Katechizował, będzie kazał wielu ludziom, którzy zobaczą tutaj ten pomnik, co to jest, kto to jest, dlaczego to jest. No na pewno to, że Świebodzin leży na skrzyżowaniu tak ważnych szlaków, północ, południe, wschód, zachód i ten pomnik jest tutaj, na pewno
No, nie da się minąć tego, że staje się atrakcją miasta. Poza tym jest wspaniała trasa, właśnie nasze to sanktuarium, przy którym stoimy, pomnik. Jak pielgrzymka przyjdzie zwiedzić sanktuarium, pomnik, pojedzie do Paradyża, gdzie jest przepiękny barokowy zespół klasztorny, tam jest nasze seminarium. I następnie pojedzie do Rokitna, gdzie jest sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. To jest Zyska Ziemia Lubuska, po prostu bardzo ładny szlak. Bardzo ładny szlak, taki pielgrzymkowy. Tak, słucham Cię, Elu. Słucham Cię, Elu. Jesteśmy na zdjęciu. Pani tam nie ma. Ja jestem w Tak, słucham. Jestem przed kościołem, w tej chwili tutaj stoję. Dobrze, niech on tutaj przed kościołem jeszcze jakieś 3-4 minuty jest zajęte, bo jest już tutaj niemiecką telewizją. No, to chwileczkę, ale bo chciał kawę i teraz nie wiem, gdzie się mówi. Samo to, że na płaskim polu powstawało to wzgórze, że tylu ludzi się do tego garnęło, bo tu okoliczni gospodarze i mieszkańcy zgubili ziemię, zgubili te kamienie, tak spontanicznie to wszystko. No i potem w momencie, kiedy zaczął powstawać ten monument, no każdy właśnie ten krok ustawiony to było czymś nowym, czymś takim, że no o, jest już o te 2,5 metra wyższy. Na takim już spektakularnym momentem, no to było jak zostały te ramiona umocowane, poszły w górę ramiona, głowa, robiłam zdjęcia. No, przeżywaliśmy wszyscy bardzo. To był taki naprawdę ważny moment, że to nareszcie stanął, wbrew wszystkim przeciwnościom, no bo niesamowicie, ile to było przeciwności. To dźwig był nie taki, to pogoda znowu nie dawała cokolwiek zrobić. No i kiedy 4 listopada, to chyba było w tę sobotę, jak to stanęło, to naprawdę było nas wiele osób i prawie wszyscy aż zadowoleni. Ale tak, było tylko odwrócić się, tak, żeby wszyscy byli, przepraszam. O, halo, chwileczkę, wszyscy, żeby każdego było widać, ustawić się tak, żeby każdego było coś widać. Dobrze, już. Do zdjęcia.
Tak? Jak najbardziej, jak najbardziej. Słuchajcie! Jestem katoliczką.